Witam serdecznie, panie Robercie. Przedstawiam pana Roberta Winnickiego, Młodzież Wszechpolska, prezes. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, panie Robercie. Właśnie przełączyłem na opcję, żeby wszyscy pana widzieli. I witam serdecznie osoby, które właśnie uczestniczą z nami razem teraz, oglądając tę audycję. Panie Robercie, mam do pana kilka pytań. Jeżeli mógłbym zadać, to właśnie jest ku temu okazja. Tak. Odnośnie Marszu Niepodległości, ponieważ no, bardzo wiele osób jest zainteresowane Marszem Niepodległości, chciałbym spytać, do kogo jest kierowany Marsz Niepodległości i co danego dnia świętujemy? 11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości. Czyli odzyskanie suwerennego państwa, w którym naród polski jest podmiotem, który zarządza tym państwem. I Marsz Niepodległości ma tak naprawdę trzy zadania. Pierwsze zadanie to uczcić po prostu to święto, przypomnieć o tym święcie. Po drugie, przywrócić w tym święcie pewną równowagę symboliczną, to znaczy przywrócić temu świętu te postacie i obozy polityczne, zwłaszcza jeden, z którym jak gdyby najbardziej się identyfikują organizatorzy, czyli postać Romana Dmowskiego i obóz narodowy, do pewnej zbiorowej pamięci Polaków, ponieważ zarówno w okresie komunizmu, ale również w dużej mierze po roku 89, ta spuścizna ideowa, ten obóz ideowy był zapomniany, czy był prześladowany oczywiście, pamięć o nim była niszczona. I trzecia wreszcie rzecz, również bardzo istotna, element, który jest, no, z którego nie możemy w żaden sposób rezygnować, to jest powiedzenie następującej rzeczy, że 11 listopada, ale również jakakolwiek inna ważna data, rocznica, ważne święto, to nie jest wyłącznie sentyment. To nie jest wyłącznie jakieś sentymentalne pomachanie chorągiewką, 1918 czy jakakolwiek inna data. To jest pewna treść. Niepodległość nie jest frazesem z przeszłości. Niepodległość to jest konkretna treść, którą chcemy, żeby była wypełniona dzisiejsza Polska, żeby dzisiejsza polska polityka, czyli polityka rozumiana jako troska o to wspólne, żeby nią właśnie była wypełniona. Oczywiście. Następne pytanie, które napłynęło. Do jakich środowisk kierowany jest marsz właśnie, jeżeli o to chodzi? Do kogo kierujecie zaproszenie? Do jakich środowisk? Zaproszenie jest kierowane do wszystkich środowisk, które z niepodległym państwem polskim, opartym o tożsamość narodową, o naszą kulturę się utożsamiają, to jest taką wizją się utożsamiają. Czyli jest ono bardzo szerokie. Warunki są tak naprawdę dwa. Pierwsze, niepodległe podmiotowe państwo polskie, że my się pod tym podpisujemy i powtórzę, nie pod sentymentem, nie pod pieśnią przeszłości, ale pod czymś realnym. A po drugie, to, że to jest państwo, które nie jest jakimś konstruktem ideologicznym, który wyrósł nagle nie wiadomo skąd, tylko że to jest państwo narodu, który ma swoją tradycję, ma swoją ciągłość, ma swoją tożsamość, tak? Czyli nie jakiekolwiek państwo polskie, a takie państwo polskie, które jest zakorzenione w swojej tysiącletniej tradycji. I do tych wszystkich ludzi, do tych wszystkich środowisk, które pod tym chcą się podpisać, adresujemy Marsz Niepodległości. Ich zapraszamy i to niezależnie od tego, jakie są ich poglądy na takie czy inne urządzenia państwowe, tak? Niepodległość, suwerenność, ciągłość, tożsamość. Tak bym określił te hasła, pod którymi chcemy zgromadzić ludzi 11 listopada. Oczywiście. Następne pytanie. Przed rokiem 2010 w Warszawie odbyły się 11 listopada również marsze narodowców i również były próby ich blokowania. Czym tamte marsze różnią się od obecnego Marszu Niepodległości? Przed 11 listopada 2010 roku odbywały się marsze narodowców.
przez kilka lat wcześniej taką tradycję miał zwłaszcza ONR, który konsekwentnie rok do roku, chyba od momentu powstania, wybudowania pomnika Dmowskiego tam, co roku 11 listopada maszerował, ale tutaj musiałbym sprawdzić, nie jestem pewien. W każdym razie w 2010 to naprawdę to ONR maszerował już któryś raz z rzędu. Myśmy również organizowali jako Młodzież Wszechpolska takie manifestacje, przy czym myśmy się nie koncentrowali wyłącznie na Warszawie. To znaczy, o ile na przykład w roku 2008 były dwie osobne imprezy, to znaczy myśmy mieli, nazwaliśmy to Dzień Narodowej Dumy, mieliśmy konferencję w sali NOTU, potem przemarsz pod grób nieznanego żołnierza. Osobno miał ONR właśnie swój przemarsz. O tyle myśmy jako MW mieli na przykład w 2009 roku zorganizowali na kilkaset osób marsz we Wrocławiu i tam konferencję i tam właśnie imprezę niepodległościową. Nie byliśmy skoncentrowani na Warszawie. W 2000 różnica polegała przede wszystkim na skali zjawiska i na tym, żeby nadać temu pewne regularne ramy. W 2010 roku porozumieliśmy się z ONR-em w tej sprawie. Zakreśliliśmy sobie pewne warunki brzegowe, skompletowaliśmy dosyć szeroki komitet poparcia. No i tak się zaczęło. I zaczęło się zjawisko, które jakby przełamało taką symboliczną ilość, powiedzmy sobie, około 1000 czy kilku, czy nawet kilkuset manifestantów na marszach, na narodowych imprezach. Tak? To się zmieniło w tym momencie. Otóż to, co można powiedzieć właśnie o dwóch głównych organizatorach Marszu Niepodległości? Czyli tak jak pan mówił, Młodzieży Wszechpolskiej i ONR właśnie, I czym... obozie narodowo-radykalnym. Tak właśnie. I tutaj, jeżeli o to chodzi, czym się różnią te dwa obozy? Obie te nazwy nawiązują do organizacji działających przed wojną. Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 roku jako Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, a obóz narodowo-radykalny wyodrębnił się z szerokiego Stronnictwa Narodowego, bo wcześniej z obozu Wielkiej Polski, który został zdelegalizowany w roku 1934. Można w największym skrócie powiedzieć, że w sensie historycznym ONR i MW nawiązują do dwóch największych tradycji narodowych dwudziestolecia międzywojennego, czyli narodowo-demokratycznej i narodowo-radykalnej. Po roku 89 jako pierwsza odrodziła się MW jako taka struktura, która od początku działała pod tym szyldem, miała swoją ciągłość, swoje władze i tak dalej aż po dzień dzisiejszy. Nazwa ONR funkcjonowała w różnych, przy okazji różnych grup, była dosyć, pojawiała się, znikała, natomiast mniej więcej od połowy lat 2000 to jest już taka zorganizowana struktura ogólnopolska, mająca swoje właśnie ogólnopolskie brygady, oddziały i działająca w sposób bardziej taki sformalizowany. To tak w największym skrócie, takim historycznym można tyle powiedzieć o tych organizacjach. Można też powiedzieć co nieco oczywiście o idei, która pomimo obiegowej opinii tak naprawdę, jeśli weźmiemy ONR-ABC i przedwojennych młodych Stronnictwa Narodowego i Młodzież Polską, to w mojej opinii tam nie było wielkich różnic ideowych. Były pewne taktyczne, były pewne różnice, no, personalne również, natomiast nie było już z młodym pokoleniem narodowych demokratów, a młode pokolenie, no, bo narodowi radykałowie byli w ogóle młodym pokoleniem, tutaj różni się niewiele. Po roku 89 to wyglądało różnie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jak gdyby historyczne szyldy, to czy ktoś jest w formacji obecnie o tradycji narodowo-demokratycznej, czy ktoś jest w formacji narodowo-radykalnej, nie do końca mają przełożenie na to, na przykład mamy w MW mnóstwo osób, które utożsamiają się równie mocno z narodowo-demokratyczną, co z narodowo-radykalną tradycją. I raczej to zmierza w kierunku do mówienia o tym, o różnych nurtach z tej samej idei.
Otóż tak, właśnie wracając do na przykład marszu z 2011 roku, co wywołało tak gwałtowny sprzeciw wobec Marszu Niepodległości, że znaleźli się ludzie, którzy postanowili blokować to wszystko. I co pan może powiedzieć o tych środowiskach, które blokowały marsz Co można 2011? powiedzieć o tych środowiskach w 2011? To właściwie były mniej więcej te same środowiska co w 2010. I co więcej, to były nieco inne środowiska, znaczy w tym sensie, że było ich więcej niż w 2009 i poprzednich, kiedy próbowali zakłócać wyłącznie pochody ONR-owskie, to nawet o większej skali, tak? Znaczy jakoś tak powiedziałbym korespondencyjnie. Myśmy zrobili większą imprezę, na którą przyszło kilkukrotnie więcej osób i oni próbowali zmontować również większą koalicję. To wyszło tak średnio, bo de facto od lat oparciem dla tych blokujących, no to są przede wszystkim grupy anarchistów, tak zwanej antify, anarchistycznych bojówek, skrajnej lewicy, komunizującej, mające oparcie w dwóch głównych takich filarach instytucjonalnych. Tymi filarami do tej pory, przynajmniej do 2011 również roku, była krytyka polityczna, jako środowisko, ale również jako instytucje, jako chociażby lokal i Gazeta Wyborcza przede wszystkim. No bardzo potężne medium, bardzo potężny koncern. Oczywiście. Jeszcze. I to się powtarzało zarówno w 2010, 2011. Różnica jest taka, że o ile w 2010 na kilka tysięcy, według różnych szacunków, 6-7 tysięcy uczestników Marszu Niepodległości 2010 przypadło może przy całym momencie 1,5-2 tysiące kontrdemonstrantów, o tyle już w roku 2011 liczba kontrdemonstrantów była nawet mniejsza, bo ona nie wychodziła poza 1,5 tysiąca. To widać chociażby ze zdjęć robionych z helikopterów. No a uczestników Marszu Niepodległości było wiele, wiele więcej, tak? Kilkadziesiąt tysięcy. Szacunki są różne, od 20 paru do 30 paru tysięcy. I to też tak w największym skrócie. No, to są środowiska z jednej strony takiej twardej, lewackiej kontrkultury, która wychodzi na ulice miast zachodniej Europy, demoluje, podpala, niszczy, atakuje i tak dalej. I to jest jak gdyby to są podstawowi tacy, w cudzysłowie, żołnierze polityczni. No ale patronuje temu środowisko, które jest w mainstreamie, tak? No bo Gazeta Wyborcza jest w Tak, mainstreamie. to Jest prawda. gazetą mieszczącą się w głównym nurcie, popierającą rząd, tak, brylująco na salonach. Więc można powiedzieć, że przynajmniej do roku 2011 to była zadyma błyskawska pod patronatem bardzo wpływowego mainstreamowego środowiska. Tutaj nasuwa się następne pytanie. Właśnie mówiło się sporo o bezpieczeństwie podczas marszu. Jak to wygląda w praktyce? Bo Jak gdyby to pan mógł wyglądało w opowiedzieć. praktyce? Ja mogę powiedzieć tak, no, zarówno w 2010, jak i w 2011 roku nie było woli ze strony władz Warszawy czy sił porządkowych, żeby zabezpieczyć przejście marszu trasą zarejestrowaną taką trasą, jakbyśmy sobie tego oczekiwali w pierwotnym planie. Dlatego musieliśmy tą trasę jak gdyby stosować warianty awaryjne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to już na podstawie zeszłorocznych doświadczeń. Prawda jest taka, że skala zjawiska w zeszłym roku może nie pozwalała nam ocenić to, co się działo bardzo precyzyjnie, bezpośrednio po marszu 11 czy nawet 12 listopada. Ale jedno wiedzieliśmy na pewno przed 11 listopada. Wiedzieliśmy to, że na przykład służby policyjne nie są zainteresowane współdziałaniem na rzecz godnego, pokojowego przebiegu tej manifestacji. Znaczy, jeśli nasi przedstawiciele zgłaszali się do chodzili dwu czy trzykrotnie na takie spotkania
takim trójkącie przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele policji i przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, to o ile przedstawiciele władz miasta jeszcze usiłowali tak udawać, że im zależy na tym, żeby to wszystko było ok i wszystko w miarę w jakimś porządku przeszło, o tyle przedstawicieli policji interesowało jeden temat, pacyfikacja, tak? To oni nie chcieli wdawać się w żadne dyskusje, tak, kto z kim i tak dalej, jak to przeprowadzić, bo myśmy składali szereg propozycji, tak, że pomimo zgłoszonych tak i odbywających się, mieliśmy plan spokojnie do zrealizowania, w jaki sposób obydwie grupy mogą przejść bezkolizyjnie, tak, czy jak my możemy przejść obok tej grupy, która tam chciała blokować bezkolizyjnie. Nie było zainteresowania, tak, ze strony służb porządkowych. No A już właśnie. samo zachowanie służb porządkowych na Placu Konstytucji, czy potem na Placu na Rozdrożu, no to No zachowanie. właśnie, co pan o tym myśli, bo to było dość takie dziwne. To zachowanie w najlepszym wypadku, w najlepszym, podkreślam, tłumacząc to jak najbardziej na korzyść policji, było w mojej ocenie skrajnie nieprofesjonalne. Ale to skrajnie, tak? Znaczy, jeśli byśmy chcieli przyjąć, że ze strony policji i zarządzających, bo to nie można mieć jakichś specjalnych pretensji do poszczególnych policjantów, ale jeśli byśmy chcieli przyjąć, że ze strony sił zarządzających policją była dobra wola, to znaczy, żeby sytuacja była jak najbardziej spokojna, żeby nie było awantur, no to ich zachowanie było skrajnie nieprofesjonalne. Prowadzenie armatek wodnych w momencie, kiedy nic się nie działo na Placu Konstytucji. Powtarzające się komunikaty w momencie, kiedy był spokój, tak? Ściągnięcie jakichś sił dramatycznych w momencie, kiedy po prostu pokojowo gromadzi się tłum. To na Placu Konstytucji, tak? Już nie mówię o tych wszystkich nadużyciach, tak? O tym, że w momencie, kiedy zaczęła się pacyfikacja, no to proszę Państwa, naprawdę policja zachowywała się momentami tak, jak są te sceny z tłumienia manifestacji ze stanu wojennego, tak? No ja podam taki prosty przykład. No, pacyfikacja na Placu Konstytucji, poza tym, że zatrzymano tam około kilkudziesięciu do stu całkowicie niewinnych osób, które potem zwolniono wieczorem. Skończyła się między innymi w hotelu, on się nazywa bodajże MDM, tym, że jednego Szweda wyciągnięto z łóżka i go zawieziono na komisariat. Zabito To tego teraz. typu historie były. To tego typu historie były. To znamy tę historię pobitych ludzi i tak dalej. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest plac na Rozdrożu. Chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że według mnie, gdybyśmy momentalnie, w krytycznym momencie nie zaczęli nawoływać do ludzi do zachowania spokoju jako organizatorzy, do rozejścia się, do tego, żeby nie konfrontować się z policją, to moim zdaniem wystarczyło 2-3 minuty i policja, która zaczęła napierać na tłum z każdej strony, doprowadziłaby do jednej wielkiej, gigantycznej bitwy, nie 200 osób, tak, które ścierały się na Placu Konstytucji z policją, tylko doprowadziłaby do gigantycznej bitwy kilku tysięcy osób z policją, bo ludzie po prostu już mieli w tym momencie dość, tak, kiedy przy końcu manifestacji zobaczyli, że znowu są atakowani przez siły policyjne, że znowu uniemożliwia się jakieś normalne zakończenie z jakimiś przemówieniami, z jakąś taką normalną oprawą. Doprowadzenie do ostateczności społeczeństwa, no ale prawdopodobnie coś takiego mogło zaistnieć, może to było zaplanowane, nie wiem tego, z tego co słyszałem i z tego co widziałem, sceny były dramatyczne. Dobrze, że nie doszło do takich sytuacji, ale... Jeszcze jedna rzecz tu jest warto zauważenia. Proszę zwrócić Proszę. uwagę na jedną sprawę, na zachowanie prezydenta Komorowskiego. To taka hipoteza robocza, tak? Jak mawia znany reżyser Gregor Braun. Tak? Hipoteza robocza jest taka, że prezydent Komorowski, po którym nikt raczej się nie spodziewa zbytniej szybkości reakcji, Otóż to. bystrości, lotności i tak dalej, już wieczorem, praktycznie, nie wiem, godzinę po zakończeniu tych dramatycznych wydarzeń na Placu na Rozdrożu, już występował z gotowym, jak gdyby, przesłaniem,
że będziemy zmieniać prawo, tak? Że będziemy zmieniać prawo o zgromadzeniach, że będziemy zaostrzać prawo o zgromadzeniach, tak? Znaczy, wyglądało na to, że panowie kalkulowali scenariusz zamieszek, tak? Być może nawet poważniejszych niż Troszeczkę były. im podkładka nie wyszła, ale Do wprowadzili końca ją. nie wyszło, ale widać, że mieli scenariusz taki przygotowany. Zresztą to sposób, no to już jest do legendy chyba dziennikarstwa przejdzie, sposób, w jaki telewizje zrelacjonowały ten marsz, tak? Właśnie chyba Gdzie nigdy. podkreślam, żadna z telewizji nie ma nagrania idącego Marszu Niepodległości, tak? Czyli w momencie, kiedy myśmy marsz przeformowali na rondzie jazdy polskiej i ruszyli w kierunku Placu na Rozdrożu, od tego momentu do Placu na Rozdrożu żadna z telewizji, z tego co ja wiem, nie ma nagrania marszu, tak? Czyli godzinnego pochodu kilkudziesięciu tysięcy ludzi przez Warszawę nie ma nikt. Dwa punkty zapalne za dymę na Placu Konstytucji, na Placu na Rozdrożu, za to mają uwiecznione wszyscy z detalami, z mniejszymi lub większymi. Oczywiście. Taki przekaz poszedł, jak opowiadają, w eter. Taki przekaz miał zobaczyć człowiek, który wyłącza telewizję. I został poinformowany, że oczywiście no, były wielkie rozruby na Placu Konstytucji i trzeba będzie po prostu zmienić prawo. Tak ku temu prawdopodobnie szło i zostało tak. Coś trochę przerywa, jak pan mógł troszkę wolniej, bo coś mi przerywa głos. Właśnie mówiłem o tym, że prawdopodobnie taki scenariusz był już przygotowywany, został zrealizowany i prawo zostało zmienione dla zgromadzeń. Właśnie, jaka frekwencja jest przewidywana w tym roku i czym się będzie różnił ten marsz tegoroczny od zeszłegorocznego? Czym się będzie różnił? Frekwencję przewiduje w planie minimum na podobny poziom co w zeszłym roku. To znaczy nie dostaliśmy głosów jakichś od ludzi, że którzy uczestniczyli w zeszłym roku, że w tym roku by nie chcieli uczestniczyć, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, zresztą napływają głosy, że w zeszłym roku byłem ja, to w tym roku wezmę rodzinę i jeszcze znajomych, tak? Więc raczej idzie ku temu, że frekwencja będzie większa, że co najmniej te kilkadziesiąt tysięcy ludzi będzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no my jakby co roku jesteśmy mądrzejsi od doświadczenia ubiegłoroczne. Na pewno z naszej strony jako organizatorów jest mocne dążenie do tego, żeby zapewnić chociażby lepsze nagłośnienie. To nagłośnienie, które w zeszłym roku było skrojone na 10-11 tysięcy ludzi, na które liczyliśmy. No, okazało się, że niedoszacowaliśmy dwukrotnie. No to teraz chcemy to zwiększyć, tak? Chcemy jakoś dokonać skoku jakościowego, jeśli chodzi o nagłośnienie, jeśli chodzi również o liczbę, o pracę służby porządkowej, Straży Marszu Niepodległości, tak? Czyli zasad kierowania. To są te punkty, które jak gdyby technicznie chcemy zmienić. Będą pewne zmiany również w programie, tylko że ludzie nie zauważą tych zmian w programie, bo w zeszłym roku po prostu w poważnej części programu ze względu na te zamieszki nie udało nam się zrealizować. Więc my wiemy, co zmieniliśmy w programie w stosunku do ubiegłego roku, ale że tak powiem, uczestnicy marszu nie będą mogli tego stwierdzić, bo co najwyżej jest po tym, co mówiliśmy, że chcieliśmy zrobić. Tak? Na pewno będziemy chcieli oddać głos powiedzmy nie tylko zaangażowanym Polakom tutaj działającym w kraju, tak? Ale również spoza granic naszej ojczyzny. Na pewno będziemy chcieli, żeby ten Marsz Niepodległości no, miał taki wydźwięk rzeczywiście społeczny, rzeczywiście narodowy. Co do detali, gdzie, skąd, jak, którędy, no niestety będziemy to jeszcze trochę trzymali w tajemnicy, głównie ze względu na bezpieczeństwo. Oczywiście. Ja mam taką nadzieję, że będzie dwukrotnie więcej osób i zresztą powiem szczerze, rozmawiałem z wieloma osobami zupełnie prywatnie i pytałem się, czy mają zamiar wybrać się do Warszawy? Tak, oczywiście. Czy jakieś nowe osoby i organizacje dołączą w tym roku do Komitetu Poparcia? Ktoś Tak, nowy? tak, tak. Właściwie
właściwie nieustannie dołączają takie osoby. W tym roku swoje poparcie zadeklarowały chociażby na tą chwilę takie portale jak kresy.pl zadeklarowały również osoby typu znany raper, Tadek z firmy, no wiele, wiele innych osób. My te osoby, ja powiem szczerze, nawet nie będę się w tej chwili, nie mam żadnej ściągi, bawił w wiliczankę, bo bym na pewno mnóstwo osób pomylił. Oczywiście Zresztą przygotujemy materiał i będzie ten komitet dostępny. poparcia rośnie właśnie z dnia na dzień. My publikacje tak naprawdę dopiero zaczynamy tych poszczególnych. Dołączyła Unia Stowarzyszeń Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, nawiązujemy właśnie kontakty z Polonią. Naprawdę jest kolejny przypływ jak gdyby ludzi, którzy chcą tą inicjatywę się włączyć, którzy chcą wesprzeć. To będzie wszystko aktualizowane i na stronie niepodlegli.net, tam w zakładce Komitet Poparcia, przynajmniej raz w tygodniu, już od października będziemy aktualizowali tą listę i będzie można poczytać, kto nowy dołączył. Czyli przypominamy stronę internetową niepodlegli.net. Tam będzie można wszystko Tak, nie poczytać. tam można. No, dnia, im bliżej 11, tym więcej informacji tam będzie publikowane. Panie Robercie, marsz marszem, ale 29 września, czyli jutro, będzie marsz w obronie wolnych mediów. Czy tam też będzie uczestniczyć któraś z organizacji, która uczestniczy 11 listopada? No ja będę uczestniczył tam osobiście, na pewno z grupą działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. My będziemy tam rozprowadzać również ulotki Marszu Niepodległości, zachęcające do udziału w tym marszu. Będziemy uczestniczyli w tym marszu z pewną obawą. To znaczy, z jednej strony mamy nadzieję, że będzie miał ten marsz rzeczywiście taki też społeczny charakter, o który zabiegał m.in. Solidarność Piotr Duda, że będzie on, bo on ma więcej postulatów już w tej chwili de facto niż samo oddanie sprawiedliwości telewizji Trwam, przyznanie jej miejsca na multipleksie. On ma taki wydźwięk, rzeczywiście, tak, związany z tym hasłem, obudź się Polsce. Natomiast jaka obawa jest? No, obawa jest taka, że poprzedni tego typu marsz zakończył się polemiką Jarosława Kaczyńskiego z Zbigniewem Ziobro, tak? Przy czym pałeczka była po stronie Jarosława Kaczyńskiego. I niezależnie od tego, jakie byłyby relacje w samym Radiu Maryja, w telewizji Trwam, w naszym dzienniku, to wszystkie inne media, na czym chyba Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało, podchwyciły to Skoncentrowały się na tym. że skończyło się to, jedyny wydźwięk medialny był taki, że przepraszam za takie takie może spoufalanie się, że Jarosław postawił Zbigniewa do tablicy, tak? Że jak gdyby No tak to wyglądało niestety. tak to wyglądało, taki był przekaz. Czyli przekaz był nie ideowy, tak, związany z jakimś tym, tylko przekaz był na marszu w obronie TV Trwam, panowie sobie urządzili partyjną pyskówkę, tak? No i tego się trochę boimy. Tego się trochę boimy. Że idziemy tam może mniej ze względu na jakiś tam wydźwięk, który od nas nie zależy, tego marszu, który będzie. Idziemy tam ze względu na to, że po pierwsze jest słuszna idea, dwa, że chcemy być razem z tymi ludźmi, a trzy, żeby jeszcze podpromować tam Marsz Niepodległości. Z tego co wiem, parę autokarów jedzie z Wielkopolski, także marsz będzie bardzo też obszerny. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Będę szukał oczywiście możliwości transmitowania, jeżeli będzie to możliwe. Jeżeli nie, to będzie retransmisja i tutaj na kanale Ruch Narodowy zobaczymy jutro, jak ten marsz przebiegł. Także wszystko okaże się właśnie w tych godzinach późnowieczornych. Jak wszystko przebiegło, będziemy wiedzieć, jak wszystko zostało zrealizowane i jakie efekty będą dopiero o godzinie gdzieś około 22, 24. Zobaczymy, jak to się wszystko zrealizuje. Ale ważne jest, że cokolwiek się dzieje. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem no, mile zaskoczony, że mogę w tym roku uczestniczyć
uczestniczyć właśnie w realizowaniu czegoś takiego jak właśnie kanał, który będzie opowiadał o tym wszystkim, co się będzie działo, czy jutro, czy 11 listopada, ponieważ musimy informować osoby, które jeszcze Jasne. nie o wszystkim wiedzą, musimy informować osoby, które będą mogły sobie w każdej chwili odtworzyć tę audycję, czy ten wywiad z panem i usłyszeć o tym, czym jest Młodzież Wszechpolska, kiedy będzie i co będzie przygotowane. I za to chciałbym panu bardzo podziękować, ponieważ jest to No, bardzo ważne, żebyśmy ja ze informowali. swojej strony chciałem podziękować za tą inicjatywę oczywiście, za tą możliwość rozmowy i za to, że ktoś się za to wziął, tak, za taką robotę, bo to trzeba powiedzieć sobie jedno. I to jest bardzo istotne. To, co podkreślam nieustannie, że po jasnej stronie mocy, tak to nazwijmy, bardzo wiele osób zajmuje się kilometrowymi polemikami, dyskusjami, które toczą się na ważne tematy, tak, ale dotyczą w dużej mierze rzeczy albo abstrakcyjnych de facto, albo abstrakcyjnych dla osób, które się nimi zajmują, tak? Wielogodzinne dyskusje zmieniające się w ideologiczne bicie piany, a niewiele jest konkretnych działań, tak? Ludzie coś konkretnie zrobią. I na przykład uruchomienie kanału, i na przykład przeprowadzenie iluś tam audycji, to jest bardzo, bardzo konkretna robota, która posuwa moim zdaniem sprawę narodową o wiele bardziej naprzód niż wiele kilometrowych, na wiele postów, dyskusji w internecie. No i wychodzę z założenia, że jeżeli cokolwiek potrafię zrobić i mogę zrobić, to w ten sposób muszę się przyłożyć do tego, żeby wszystko szło do przodu i realizować to tak, a nie inaczej. To jest bardzo ważne. I mam też taką prośbę do osób, które, tak jak pan mówił, ktokolwiek będzie cokolwiek potrafił, to niech się po prostu zgłosił, będzie mógł pomóc w jakikolwiek sposób, jeżeli będzie tylko chciał, bo właśnie o to chodzi, żeby informować o tym, że jest jak jest i informować o tym, że możemy i że jesteśmy, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, co się dzieje. Niewątpliwie takie osoby już z tego co wiem się organizują, się zgłaszają i myślę, że inicjatywa się będzie dobrze rozwijać. Świetnie, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że będziemy bardzo intensywnie rozwijać ten kanał i informować przede wszystkim osoby, że tutaj na tym kanale będą mogli zadzwonić, porozmawiać. Przygotowujemy właśnie też taką możliwość, żeby można było poprzez Skype'a czy telefonicznie zadzwonić i poinformować, na przykład jak było na marszu, ewentualnie jak przygotowują się do marszu, czy przyjadą, czy nie przyjadą, ewentualnie w jaki sposób mogą też pomóc, bo potrzebujecie pomocy. O tym też musimy otwarcie powiedzieć, tak? Jasne. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie organizowania się i pomocy i tak dalej, no na przykład osobom, które mogą być w jakikolwiek sposób zagrożone, poszkodowane czy zatrzymane na przykład podczas tegorocznego Marszu Niepodległości, grupa prawników, patronatem stowarzyszenia, które organizują jeden z prawników, z mecenasów pracujących w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, będzie starała się pomóc, tak? Także takie wsparcie organizujemy i szykujemy. Zresztą na to trochę go zabrakło w pewnych momentach. No i o to jesteśmy mądrzejsi, tak? O to, że w razie jakiejś sytuacji będzie również to wsparcie adwokatów, aplikantów, adwokatów, prawców i tak dalej. Znaczy bardzo dobrze, bo z tego, co pan powiedział, zaczyna to wszystko być organizowane profesjonalnie. Stajemy się bardzo konkretną grupą osób, która w jednym kierunku stara się to wszystko rozwijać i ten przykład jest wzorcowy. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej. Tak, przy czym to nie chodzi tylko o to, żeby było coraz więcej ludzi, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo dobrze, że jest coraz więcej Polaków, którzy się budzą i chcą uczestniczyć w patriotycznej manifestacji. Natomiast istotą sprawy jest tak naprawdę, żeby ten 11 listopada zapalał ludzi na pozostałe 364 dni w roku.
I ja się spotkałem nawet z takimi zarzutami, że ten cały ruch marszowy, że to chwila marsz, tu manifestacja, tam manifestacja i tak dalej. Okej, może czasami jest to przesada, może czasami jest przesyt, może rzeczywiście, kiedy już jest pięć manifestacji w miesiącu i co chwila słyszymy, to rzeczywiście jest to jakaś tam przesada. Ale zarzuty tego typu, że marsze i manifestacje odciągają od jakiejś innej pracy, czy że mają jakieś takie, że są, spotkałem się z takim zarzutem, że są antyintelektualne, że ludzie zamiast, nie wiem, czytać książki, tak, właśnie dyskutować, to maszerują stąd, w tej, we w tej, w sumie co to daje. Otóż stwierdzam, że to jest całkowita nieprawda. Czy żeby odwojować rzeczywistość w sytuacji, w której nie ma się właśnie mediów, nie ma się szkół, urzędów, tak, czyli tych instrumentów, którymi władza się posługuje, żeby pewne określone również treści pomagać społeczeństwu, to trzeba zajmować ulicę. To po pierwsze. I Oczywiście. tak na przykład nowa lewica zwyciężyła na zachodzie Europy, tak? No, zwróćmy uwagę, 68 na zachodzie Europy. To był przygotowywany też na katedrach uniwersyteckich i tam się prace też toczyły, oczywiście, ale nie byłoby tej całej lewackiej rewolucji, gdyby nie to, że w pewnym momencie no, nowa lewica, no teraz nazywam ją nową lewicą, czyli po prostu komuniści, anarchiści, lewacy, tak? Momentalnie terroryści lewaccy zajęli ulicę. To z jednej strony. A z drugiej strony dla mnie takim bardzo krzepiącym przykładem jest świadectwo jednego chłopaka, który ostatnio zgłosił się do Młodzieży Wszechpolskiej, bardzo obecny nastolatek i akurat nie przez wydział rekrutacyjny, tylko ja go osobiście gdzieś tam poznałem. I on mi mówi, my rozmawiamy, ja mówię, a czy ty coś miałeś do czynienia z jakąś lekturą narodową, coś takiego? On mówi, no w zeszłym roku przygotowałem u siebie w takim mieście powiatowym, przygotowałem marsz i w związku z tym przeczytałem sobie Myśli nowoczesnego Polaka, tak, Romana Dmowskiego, czyli bardzo ważną lekturę, która bardzo fajnie porządkuje myślenie o sprawach narodowych. I to było dla mnie bardzo, bardzo taki miły, przyjemny akcent, tak? No i taki klin wbity tym wszystkim, co mówią, że to jest antyintelektualne, czy to, że to nie ma żadnego związku z pracą intelektualną. No nie, bo ludzie, którzy przyjdą raz, drugi, trzeci, krzykną jakieś hasło, czy zorganizują coś, to potem zaczynają myśleć, no dobrze, ale co z tego wynika, tak? Oczywiście. Jaka idea za tym stoi? Jaka ta wolna Polska? Co znaczy to Bóg, honor, ojczyzna, tak? Co znaczy wielki naród, silna ojczyzna, tak? I zaczynają to drążyć, tak? Może nie wszyscy, bo też, no, umówmy się, nie wszyscy są od tego, żeby być jakimiś wielkimi specjalistami, czy wielkimi ideologami, ale znaczna część zaczyna drążyć, zaczyna również szukać tej podbudowy intelektualnej, ideowej. I to jest ten słuszny kierunek. To jest ten słuszny kierunek. Zamknięcie się w bibliotekach, zamknięcie się w kółkach dyskusyjnych, zamknięcie się wyłącznie w internetowych wojenkach i tak dalej, no do niczego nie prowadzi. Do niczego nie prowadzi. My musimy i to szybko, i to skokowo, i to lawinowo zwiększać pole oddziaływania, bo widzimy, w jakiej sytuacji po prostu jest Polska. Tak właśnie, też jestem tego zdania, że no, trzeba po prostu zacząć działać w sposób konkretny. Fajnie jest intelektualnie porozmawiać, ale najważniejsze jest to, żeby dookreślić siebie właśnie w takich momentach, jak masz, dookreślić, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Pójście na marsz jest to określenie pewnego rodzaju tożsamości. Ja tak to tłumaczę. Czy będę mógł być na marszu? Nie wiem, ale w sposób, mam nadzieję, że będzie dane mi, żeby pracować dla marszu, żeby przedstawić to, czy online, na żywo, tudzież zrobić retransmisję. Bardzo ważne jest to, że właśnie, tak jak pan mówił, coraz więcej osób zaczyna zastanawiać się, skąd jest, dokąd zmierza i w którym momencie jesteśmy. Dlatego takie pytania muszą być zadawane i są zadawane, dlatego jest coraz więcej osób. I to mnie cieszy. Dokładnie tak. Jeszcze zwrócę uwagę na jeden ważny aspekt. Co jest w Polsce do odbudowania i czego się nie osiągnie generalnie przez internet? Potrzeba nam jest odbudowania poczucia wspólnotowości. Właśnie.
tak? Że my jesteśmy jako naród, jako społeczeństwo, jesteśmy wspólnotą, tak? Że poza swoimi celami jednostkowymi mamy pewne cele wyższe, tak? Wspólne, które się oczywiście nasze jednostkowe życie, nasza egzystencja się wpisuje w to. Ale bez uświadomienia sobie tego, że to jest wszystko wpisane w jakąś większą rzeczywistość, no nie zmienimy niczego. A żeby to się stało, żeby to życie wspólnotowe zostało odbudowane, to my najpierw musimy zobaczyć siebie właśnie w dziesiątkach, setkach czy w tysiącach, czy w dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy idących ramię w ramię, ale tylko jest połowa sukcesu. A właściwie to jeszcze nie jest połowa sukcesu, to nie jest żaden sukces, bo to jest dopiero taki wstęp do sukcesu, bo my potem musimy nauczyć się razem współdziałać, pracować. To jeszcze, że przejdziemy z punktu A do punktu B razem, to jeszcze nie znaczy, że my tworzymy wspólnotę. To jest bardzo ważny taki moment zanoszkowy wspólnoty. Taki moment, kiedy my mówimy, no tak, no przecież maszerujemy razem, no tak, przecież dzielimy, jeśli nie 100%, to 90-80% haseł, tak, wspólnych. I to już jest dobrze, natomiast emocjonalny Polak musi jeszcze to przełożyć na bardzo konkretne projekty, tak? Jeśli ktoś się do mnie zwraca i mówi, bądźmy jednością, ja mu zawsze odpowiadam, dobrze, zanim będziemy jednością, zróbmy kilka konkretnych spraw. Bo to w pracy się wychodzi, tak, czy ta jedność jest rzeczywista, tak? Czy Oczywiście. my urządzając najprostszą rzecz, potrafimy się podzielić zadaniami, potrafimy coś zorganizować, potrafimy rzeczywiście iść konkret wykonać, tak? I to jest źródło każdej jedności, również tej politycznej. Ona nie powinna powstawać na bazie, znaczy ona powinna być domykana oficjalnymi porozumieniami na poziomie szefów struktur ogólnokrajowych, także pięciu panów w Warszawie sobie usiądzie i powiedzą, że jesteśmy jednością. Tak, ale to jest na końcu. To jest na końcu. Najpierw musimy zobaczyć, że Polacy w całym kraju ze sobą współpracują, że robią razem wspólnie projekty. I to projekty od najprostszych, przez manifestacje, przez koncert, przez organizację konferencji, poprzez jakieś projekty tego typu. Założenie telewizji internetowej, założenie jakiegoś klubu dyskusyjnego, założenie no, miliona różnych rzeczy. A to musi być powtarzalne, to musi mieć charakter trwały, to musi mieć charakter przyzwyczajenia ludzi do regularnej pracy. Bo też zwracam uwagę na jedną rzecz. Duża część prawych Polaków myśli cały czas kategoriami pospolitego ruszenia. A to jest niestety strategia, która już kilkaset lat temu no, okazała się nieskuteczna w starciu z regularnymi armiami. To znaczy, pospolite ruszenie zbierało się, biło wroga i rozjeżdżało się do domu. I była jedna monumentalna wygrana bitwa i przegrana cała wojna. Albo co najmniej wojna, która nie była wygraną, tak? Jej skutki nie były takie, jakby się oczekiwało. Czy pospolite ruszenie trzeba zwoływać, tylko to pospolite ruszenie to trzeba potem przekuwać na to, że ludzie po 11 listopada nie mogą rozjechać się do domu i czekać na następny 11 listopada. Bo nawet gdyby ten 11 listopada skończył się, tak, wiele osób mówi, czymś spektakularnym, wielkim, tak, nie wiem, no, Tak, właśnie, to włącznie z co jakimiś dalej? scenariuszami, tak, antysystemowymi totalnie. Ja się pytam, a co będzie 12, tak? Znaczy, kto w Polsce tą mentalną rewolucję będzie robił 12? Czy wy jesteście na to gotowi, tak? I tutaj z odpowiedziami jest dużo gorzej. W danym momencie co robić, tak, przeciwko komu kierować, to wiadomo, nie? A jak już się zapytamy, a wrócisz do siebie, do domu, do przysłowiowego Pcimia Dolnego, tak? I co będziesz robił, tak, człowieku? Czy ty tam też już zbudowałeś sobie grupę osób i to niech będą dwie, trzy osoby, ale którą razem będziecie przeobrażać tą rzeczywistość. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że ciągle jeszcze jesteśmy na etapie pospolitego ruszenia. I to pospolite ruszenie trzeba przekuwać po prostu w regularne wojsko, które nie wygra jednej bitwy o Polskę, tylko wygra całą wojnę. Będzie wygrywało od kampanii do kampanii. Tak, właśnie, to musi być jedna konkretna, to musi być jedność, gdzie faktycznie są wzorce, ideały, ale też praca, praca i jeszcze raz praca. Tutaj
Bardzo ważna, istotna sprawa, o której Pan mówi. Czyli często spotykam się właśnie z takim innym powiedzeniem, że może kiedyś ktoś gdzieś coś zrobi, że może 11 listopada wydarzy się coś ach i och i coś się zmieni. Samo się nic nie zmieni. Jest ciężka praca, która musi Zmienia być się co wykonana u roku. Powiem podstaw. tak, zmienia się co roku. Zmienia się co roku i co roku widzimy bardzo dużą zmianę in plus. Tylko za tą zmianą muszą iść te zmiany tego fragmentarzyste, co mnie najbardziej cieszy. Bo mnie by nawet nie cieszyło to, że jest 11 listopada, który sobie jest raz w roku w Warszawie, a pozostałe te 364 dni w roku w całej Polsce wyglądają tak, jak i wszystkie poprzednie lata. Otóż nie. Otóż wielkim sukcesem 11 listopada w dużej mierze, nie twierdzę, że to jest w 100% 11 listopada w Warszawie, ale w dużej mierze jest to, że od 2 lat obserwujemy na terenie całego kraju autentyczne przebudzenie tego typu inicjatyw lokalnych. To jest dla mnie miernik tego, że jeśli ludzie powstaje zbiór ludzi, którzy pochodzą z różnych organizacji, tradycji i tak dalej, i oni się tworzą, załóżmy, Narodowy Szczecin, tak? Jest takie środowisko. Tworzą jakąś Narodową Bydgoszcz, załóżmy, tak? Nie wiem. Narodowe Suwałki tworzą, Narodowy Rzeszów, inne, tak? Jeśli to są środowiska ludzi rzeczywiście otwartych na to, żeby robić coś i coraz więcej robić, w sensie organizować naród, to jest dla mnie widoczny sukces tego, że to nasze pobudzanie narodu no, służy nie tylko fajerwerkom, nie tylko jednorazowemu wybuchowi uczuć narodowo-patriotycznych, tak? Znaczy widzimy, że to przynosi owoce. To zmienia mentalność ludzi w całym kraju. Bo ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Można odbudować gospodarkę, można odzyskać suwerenność, można zbudować armię, wszystko można. Tylko do tego potrzebna jest zmiana, do tego potrzebna jest przebudowa mentalności Polaków. Myślenia Polaków o samych sobie, o swoim państwie, swoim narodzie, swojej tożsamości, od poczucia ich wartości. Jeśli tego się nie zmieni, to wszystkie inne projekty, wszystkie inne nasze działania będą tak naprawdę wtórne. To znaczy, bo możemy nawet wybrać najlepszą partię, tak? Sformułować najlepszy rząd. Jeśli on nie będzie miał bardzo silnego poczucia zaplecza społecznego, jeśli nie będzie miał społeczeństwa, którego pojęcia o życiu wspólnoty narodowej są ukształtowane według określonych pojęć, to on się złamie pod wpływem czynników wewnętrznych, zewnętrznych, tak? Mamy różne Bruksele, mamy różne międzynarodowe ośrodki nacisku i tak dalej. On się złamie. Musi to być, znaczy ja nie twierdzę, że ta praca, że nie można tej pracy równolegle wykonywać, tak? Pracy społecznej, pracy politycznej. Można, a nawet trzeba równolegle wykonywać. Tylko ja zwracam uwagę, że moim zdaniem do tej pory na szeroko rozumianej prawicy niedemoliberalnej, antysystemowej, to pojmowanie polityki było takie wąskopartyjne. Było wąskopartyjne. A tu trzeba takiego podejścia organicznego. Trzeba po prostu w jakimś sensie czuć naród, a czuć po to, żeby wiedzieć, jak zmieniać jego myślenie, jak przebudowywać jego myślenie o tym, czym jest Polska. Czuć tam siłę, że ta siła musi być tożsamość i czysta. No, cała siła musi być skoncentrowana na pracy. Tutaj te słowa, o których Pan mówi, to jest istota wszystkiego, co jest najważniejsze i wszystkiego, co jest ważne, żeby właśnie co zrobimy 12. Ja mam taką nadzieję, że 12 listopada rano każdy, kto uczestniczył w marszu i każdy, kto zobaczył marsz i to, co się tam działo. Każdy świadomy będzie wiedział, co robić dalej, a z mojej strony obiecuję, że oczywiście będzie też cały czas przeprowadzane będą wywiady i z osobami, które, tak jak Pan mówił, w Szczecinie, w Suwałkach czy w Warszawie, w terenie pracują i będę pytał, jak pracują, co robią, co czynią,
o co chodzi w tym wszystkim, żeby były wzorce. Jeżeli będą wzorce, te wzorce będą wypowiedziane, przedstawione, to wierzę w to, że będzie to się rozwijało powoli, bo powoli, ale systematycznie. To jest bardzo istotne, tak uważam. Panie Robercie, co chciałby Pan jeszcze przekazać na koniec audycji, ponieważ zbliżamy się do godziny 22? Co chciałem przekazać? Szanowni Państwo, prace organizacyjne dotyczące Marszu Niepodległości trwają, bo to jest główny temat naszej dzisiejszej dyskusji, co nie znaczy, że nie brakuje rąk do pracy. Oczywiście brakuje, oczywiście będzie brakować, bo skala zjawiska jest na tyle duża, że każda para rąk się przyda i to nie tylko wyłącznie męskich rąk z gwizdkiem, które będą kierowały tłumem, manifestantami, ale również i kobiety, które pomogą przy dystrybucji materiałów, które pomogą w różnych innych sprawach. Potrzebne jest, o ile tylko według możliwości, tak, potrzebny jest oczywiście też każdy grosz, bo wynajęcie profesjonalnego nagłośnienia, odpowiednie nagłośnienie całej tej manifestacji na początku, na końcu, w trakcie, to są określone wysokie koszta. Z tymi dwoma sprawami, jak gdyby chciałbym Państwa zostawić, położyć Państwu jakoś na myśli, na sercu, żeby nie zapominać o tym, że Marsz Niepodległości całkowicie z siłami społecznymi, bez jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego organizowany jest, no potrzebuje też tego wsparcia Państwa rąk, no i Państwa złotówki rzuconej chociażby na konto i o to ośmielam się cały czas prosić i apelować. Na której stronie będzie można zobaczyć numer konta? Wszystko jest na stronie niepodlegli.net albo marszniepodległości. Oczywiście bez polskich znaków.pl. Marszniepodległości.pl. To jest ta sama strona, tylko ma dwa adresy. Marszniepodległości.pl, niepodlegli.net. Tam będziemy mogli zapoznać się właśnie z wszystkimi potrzebami, wszystkimi osobami, które się tym zajmują. I też wszystkie informacje będą tam dostępne. One są już dostępne. Ja ze swojej strony, panie Robercie, bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze dziękuję wielokrotnie bardzo. Przed marszem będziemy mogli rozmawiać. Dziękuję bardzo i dobranoc. Kłaniam się, pozdrawiam, dobranoc. Pan Robert Winicki, audycja, konkretna audycja. Potrzebujemy konkretnych działań, potrzebujemy konkretnych osób. Też bardzo ważne jest wsparcie duchowe i też finansowe. Wszystko w waszych rękach, wszystko zależy od was. Są osoby takie jak pan Robert, które bardzo konkretnie starają się przedstawiać realia, starają się, żeby to wszystko było przygotowane. Tak jak słyszeliśmy, w tym roku będą też pracować prawnicy. W razie by cokolwiek się stało, jest przewidziana pomoc prawnicza. Różnie może być, ale ważne jest to, że z tej strony też jest opieka, jedność. Jeżeli jest to możliwe, to właśnie 11 listopada w Warszawie. Tak jak słyszeliśmy, wszystko jest przygotowywane, a też to, co będzie 12, to wszystko jest zależne od Państwa. Czy wyjedziemy z marszu zmienieni? Zapewne. Ale czy później będziemy potrafić w terenie to wszystko przedstawić i zacząć pracować u podstaw? Zobaczymy. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Myślę, że bardzo dużo informacji otrzymaliśmy. Jestem bardzo zadowolony też z tego wywiadu, bo usłyszeliśmy same konkrety. Usłyszeliśmy, kto jest kim, na czym to wszystko polega, o co w tym wszystkim będzie chodziło. I mam nadzieję, że osoby niezdecydowane przyjadą 11 listopada 2012 roku na Marsz Niepodległości. To by było na tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tomasz Dobierski.